2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cześć, witam was, Krzysiek Skiba z grupy Big Cyc. Witam z tajemniczej garderoby. Kochani, objeżdżamy tutaj tereny w ramach promocji naszego nowego materiału. On nie jest taki zupełnie nowy, ukazał się w maju tego roku. Płyta pod wszystko mającym tytułem Nie zapomnisz nigdy. Tytułowy numer to oczywiście parodia słynnego songu Jerzego Płomskiego z lat 70. Songu, przy którym mam nadzieję, że szalały wszystkie nasze matki. Wiem, że moja matka w trakcie słuchania tej piosenki zdjęła biustonosz i w tym momencie mój ojciec zrobił to, co do niego należało, za co moim rodzicom wielkie dzięki. Kochani, no więc gramy po całej Polsce, stąd zawitaliśmy również tutaj. Płyta nazywa się Nie zapomnisz nigdy, ale program, który prezentujemy, nazywa się Ja se chodzę, ja se spiwam, jestem jedna wielka diwa. Specjalnie dla programu Ben TV mówił dla was Krzysiek Skiba. Cześć, cześć! Hej, hej, hej! Witamy was w kolejnym programie Ben TV. Zapraszamy na muzyczno-artystyczną ucztę. Będzie to odlotowa relacja z bankietu w hotelu Forum z okazji wręczenia platynowej płyty dla zespołu Big Cyc za materiał pod tytułem Z gitarą wśród zwierząt. Spotkaliśmy wielu odjazdowych artystów, muzyków, ludzi radia i telewizji oraz kilku polityków, z którymi zrobiliśmy wywiady. Był też konkurs rzucania mięsem do celu jako zastąpienie wulgaryzmów, których tak wiele teraz w tekstach polskich zespołów. Big Cyc wpadł na taki pomysł odreagowania. Każdy mógł rzucić kiełbasą do celu. A więc czeka was mnóstwo atrakcji, a za kilka chwil ogłosimy konkurs. Z Londynu dla Ben TV mówił Mirosław Greluk. Powiedz mi, co dzieje się u ciebie teraz zawodowo? Co porabiasz? No cóż, rok akademicki się rozpoczyna, w związku z tym ja będę musiał troszkę czasu poświęcić studentom. Poza tym radio i telewizja. W telewizji zmiany muzycznej jedynki w kierunku programu magazynowego. W związku z tym nasza obecność tutaj z kamerą,
Prowadzić będę program z Markiem Wiernikiem, co już widać. No poza tym tam są inne pomysły w tej chwili, na to bym współprowadził jeszcze taki blok muzyczny, który powstanie z piątku na sobotę, zdaje się, to będzie emitowane, ale na razie nie chcę rozmawiać o szczegółach, bo zobaczymy. Jak się uda, to wtedy będziemy rozmawiać. A powiedz mi, jak ci się podoba tutaj na bankiecie? Bardzo fajnie. Ja uważam, że Warszawa jest smutnym miastem i tego typu imprezy są po to, żeby panie mogły zaprezentować nowe kreacje, żeby sporo osób udawało, że się lubi, choć tak naprawdę się nienawidzą, ale mnie to zupełnie nie interesuje. Ja po prostu tu przychodzę po to, żeby porozmawiać z Bikcycem, z Krzyśkiem, wypić sok, bo to jest sok. Poza tym chory jestem, także nic innego nie mogę. I tyle. Skręcimy jakieś rozmowy, materiał, postoimy w towarzystwie osób, które bardzo lubimy, tak jak wasze, a potem do domu. Znowu ja. Krążę sobie po tej sali bankietowej i spotykam coraz to większe osobistości. Właśnie przede mną pan Marek Wiernik, znany prezenter radiowy. Panie Marku, niech mi pan powie, jak się pan czuje tutaj na bankiecie? No, w tej chwili czuję się doskonale. Czekam na uroczystość związaną z wręczeniem płyty Bikcycowy i czekam jednocześnie na wniesienie mocniejszych troszkę napojów. No bo to jest jakby ważna część składowa każdego bankietu, inaczej nie byłby to bankiet. No oczywiście. A chciałam pana zapytać jeszcze o pana sprawy zawodowe. Jak się teraz układają? Podobno współpracuje pan z Arturem Orzechem. Z Arturem Orzechem współpracuję od kilku lat. To jest, zaczęło się od programu trzeciego, potem program Pierwszy Polskiego Radia, Radio dla Ciebie, a w tej chwili udało nam się wreszcie zrealizować to, o czym marzyliśmy, czyli prowadzimy razem magazyn muzyczny Jedynki w pierwszym programie Telewizji Polskiej. Mam nadzieję, że kolejne programy razem uda nam się zrobić i wreszcie przebijemy duet, który w tej chwili od kilku lat rządzi na ekranach telewizorów, czyli duet Man i Materna. Po prostu ich czas, myślę, że już kończy się i teraz my będziemy. No miejmy taką nadzieję. Miejmy taką nadzieję. Słyszałam, że pan był ostatnio w Siedlcach. Co pan tam porabiał? Oczywiście żartowałem to, co powiedziałem przed chwilą. Bardzo lubię Siedlce, zwłaszcza podoba mi się impreza organizowana w Siedlcach raz w miesiącu. Miałem przyjemność przepytywać z Arturem Tomka Raczka, a potem miałem przyjemność być tym głównym od przepytywania Artura Orzecha w programie... jak się nazywa ten program? No przykro mi, ja nie mogę panu pomóc. A dlaczego? Jeden na jednego, nie pamiętam. No, w każdym razie znany program transmitowany przez Radio dla Ciebie. Thank you.
A teraz konkurs w BenTV i jesteśmy właśnie w sklepie, w salonie komputerowo-muzycznym, z którego otrzymacie nagrody. Właśnie abonament na filmy, które tu widzicie, i kasety magnetofonowe, których jest tu cała masa. A pytanie konkursowe brzmi: proszę wymienić co najmniej dwie płyty zespołu Big Cyc, i kompozycję utworu, który cały czas słyszymy w tle. Nagrodami są kasety z salonu komputerowo-muzycznego AVC Multimedia na ulicy Młynarskiej 15 i z największej wideoteki w mieście, która również tutaj się mieści. Będzie to miesięczny abonament na film. Startowy, a jeszcze jedna informacja. Tuż przed tą imprezą otrzymałem wstrząsającą wiadomość od panów, którzy przygotowali to miejsce. Oto znaleźli drobne elementy pudru. Krążą pogłoski, że pojawił się tutaj około godziny 9 rano Krzysztof Ipisz i próbował przegryźć kable doprowadzające prąd. Krzysztof jest wściekły, dlatego że cała uwaga skupiona jest na zespole Big Cyc. Natomiast on czuje się jednostką niewartościowaną. Ponoć ma zmienić płeć Szwajcarii i będzie żebrał jako 13-letnia dziewczynka w katedrze w Boliwie. Proszę Państwa, ale, po prostu 5 śmiałków do nas. Przypomnę, że startą jest słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów. Można się bardzo wiele nauczyć, wylizać komuś dupę i dostać pracę. Zapraszam 5 śmiałków. Zapraszam do nas, rzucamy wędliną, można sobie jeden kawałek wziąć do mieszania albo zasuszyć w encyklopedii. 5 śmiałków, witam. Osobnik numer 1, 2, 3, 4. Przepraszam, za późno. I kolega Ziggy Stardust. W tej chwili dziewczęta wręczają zawodnikom specjalne koszulki. Proszę bardzo, można się rozebrać. Pani Ewa za chwilę pod takim pasem. Natomiast Iza będzie swoim czujnym okiem obserwowała tarczę i będzie przyglądała się, gdzie ląduje kiełbasa. Przypomnę, na tej imprezie jedzenia jest bardzo mało. Warto wystartować, warto wziąć kawałek kiełbasy do matki na wieczór. Dobra. Iwana, pierwszy rzut. Słuchajcie, ja proszę o głaski, nie bądźmy nieczuli. Obserwujemy oko jakieś 3 punkty. Spróbuj na kiełbasę, to ostatni posiłek tego wieczora. Dalej będą ciastka i będziesz wymiotował. Proszę bardzo, kolejny rzut, zadanie numer 1. Druga kiełbasa, brawo, cudowny rzut. Tym razem 5 punktów, było bliżej. I za czym było bliżej? Oczywiście było bardzo blisko środeczka. Sędzia. Ponownie na bankiecie organizowanym przez grupę Big Cyc. Tu dla Państwa specjalnie Krzysztof Król. Jak się Pan czuje na takim bankiecie? Znaczy, bardzo sympatycznie. Ja niezależnie od Makumby, ja lubię muzykę zespołu Big Cyc. I poza tym, że jest to dobra muzyka, to jeszcze ostatnia płyta jest bardzo edukacyjna. To jest ośmieszanie czegoś potwornego w muzyce, czym jest disco polo. To jest na przykład taka lekcja, że nie powinno się prowadzić samochodu po pijanemu, bo jak śpiewa Krzysiek Skiba, po alkoholu pękają mózgi.
I naprawdę warto tego słuchać i lubię tego słuchać i się bardzo dobrze bawię. Cieszymy się bardzo serdecznie. Poza tym atmosfera ogólnie panująca, tutaj wszyscy znani ludzie. Co pan, jak pan to wszystko ocenia? Znaczy bardzo sympatycznie, to jest, ja sądzę, że tutaj średnia wieku jest szczęśliwie dosyć niska. W dużej mierze są to ludzie albo w moim wieku, albo trochę młodsi, bardzo mało trochę starszych. I ja sądzę, że jest bardzo, bardzo miło. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. A jakie w ogóle są upodobania Krzysztofa Króla muzyczne? Muzyczne? Tak. Rock. Wyłącznie muzyka rockowa. I to od tej muzyki starej generacji, od Stonesów, przez polską odmianę Stonesów, czyli zespół Perfect, aż po właśnie takie zespoły młode jak Big Cyc, jak Bielizna, jak ostatnio Agata Chilińska z ONA. Więc specjalnie dla okna rockowego BenTV Krzysztof Król. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. Tak się właśnie żuje gumę. AIDS. Najgroźniejsza choroba XX wieku. Każdego roku tysiące ludzi umiera z powodu AIDS. Wciąż myślą, że mogą się bezmyślnie kochać. Nie bądź głupi. Nie myśl, że nie może się to przytrafić tobie. Jeśli to robisz, rób to bezpiecznie. Ty musisz być pewny. Cześć, jak ci się prowadzi wywiady? Kiepsko, w ogóle atmosfera jest niezbyt ciekawa, żarcie jest do niczego. A tobie jak? No i nie mogę za bardzo powiedzieć nic na ten temat, no bo przeprowadziłem tylko dwa wywiady i dlatego nie zdążyłam się rozkręcić, także pogadamy później. Witamy serdecznie jednego z organizatora dzisiejszej imprezy. Mamy do ciebie serdeczną prośbę. Nasza agencja Podlaska Modelek chciałaby ci zaproponować wspaniałą pracę, mianowicie by 1 października członek zespołu Bielizna mógł pokazać bieliznę razem z siedleckimi modelkami. Co ty na to, Jarku? A wszystko jak zwykle zależy od kwoty, którą mi zaproponujecie. Ostatnio obiecałem swojej matce, że stawię jej złote zęby, więc jeżeli będzie to odpowiednia kwota, na pewno dogadamy się. W takim razie będziemy szukać sponsorów. Jak impreza? Proszę, jak impreza? Generalnie bardzo milutko, bardzo sympatycznie. Ja czuję się ideologicznie związany z tą płytą, dlatego że zaśpiewałem dwie kompozycje wspólnie z chłopakami. I jestem zadowolony, dlatego że Krzysztof Skiba to jeden z bardziej utalentowanych autorów, kompozytorów. Bardzo miły chłopak, który własną pracą, potem krwią i flegmą doszedł do celu. Pomysł rzucania mięsem? Pomysł rzucania mięsem wypłynął od Krzysztofa Skiby, dlatego że wiele zespołów rock'n'rollowych rzuca mięsem. Myśmy postanowili porzucać ideologicznie. W najbliższych planach? Proszę bardzo, najbliższe plany? Nie wiem, chyba sobie kupię spodnie. Myślę, że zobaczymy cię jednak na naszym pokazie bieliznę. Zapraszamy serdecznie. Może mama będzie miała złote zęby. Mam nadzieję, błagała mnie o te zęby, mówię, Jarek, zrób coś, mówię, nie mogę jeść swoich ulubionych cukierków, moja mama lubi miętusy, dlatego będę zmuszony coś zrobić. Dziękuję Państwu bardzo. Hey, tu Kalabasz, yeah, I'm the original Kalabasz. Oglądajcie BenTV, you know what I mean? Oglądajcie BenTV, yeah. Kopalnia węgla kamiennego Niwka Modrzejów, odznaczona orderem sztandaru pracy
pierwszej klasy proponuje zainteresowanym atrakcyjny, dobrze płatny zawód górnika. Kopalnia zapewnia kandydatom bez zawodu możliwość zdobycia w systemie szkolenia zakładowego kwalifikacji w zawodach górniczych, wysokie wynagrodzenie zgodnie z układem zbiorowym, bezzwrotną pożyczkę na zagospodarowanie dla młodych małżeństw w wysokości 100 tysięcy złotych dla pracowników zatrudnionych pod ziemią, którzy zawarli związek małżeński po 1 lutego 1982 roku. Deputat węglowy. Nagrody jubileuszowe za 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 lat pracy. Pracownikom poborowym zatrudnionym pod ziemią korzystanie z odroczeń od zasadniczej służby wojskowej po pierwszym roku nienagannej pracy. I wiele, wiele jeszcze innych spraw. Uwaga! Rodzin nie kwaterujemy. Bliższych informacji udziela dział zatrudnienia kopalni. Dojazd Sosnowca tramwajem numer 26 lub autobusem 35 w kierunku Mysłowic. Nie zwlekaj, marzenia się spełniają. A oto i człowiek, który chyba najbardziej przyczynił się do sukcesu grupy Big Cyc. Dostał dzisiaj złotą płytę. Może powiesz nam coś więcej na ten temat? No tak, no więc płyta ukazała się na początku lipca pod tytułem Z gitarą wśród zwierząt. Sam tytuł nawiązuje do znanego programu państwa Gucwińskich Z kamerą wśród zwierząt, ale dla nas ma on także większy, głębszy sens. Po prostu chodzi o to, że uważamy, że społeczeństwo uległo maksymalnemu zezwierzęceniu, że właśnie już nic co zwierzęce nie jest nam obce. Stąd ta płyta, te 15 utworów, które znajduje się na płycie, to taki skuteczny moim zdaniem protest przeciwko temu ogólnemu zezwierzęceniu. I tak jak mówiłem, no to jest właśnie ten głębszy sens. Natomiast sama płyta no, zawiera wiele różnych kontrowersyjnych piosenek, wokół których narosło mnóstwo mitów. Chociażby jak ten słynny Makumba, który niespodziewanie dla nas samych stał się wakacyjnym mega hitem. Po raz pierwszy mamy jakąś piosenkę, która grana jest ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu na dyskotekach. Big Cyca nigdy do tej pory nie grano na dyskotekach, natomiast okazuje się, że jest to piosenka, która godzi młodzież rock'n'rollową z taką młodzieżą dyskotekową. Ponadto no, słynna piosenka o Szazie, która też narobiła wiele szumu. Szaza obraziła się trochę na nią, chciała nam nawet robić proces, ale w efekcie, kiedy jej menadżer wytłumaczył, że Big Cyc to jest taki zespół, który naśmiewa się tylko z wielkich artystów, Szaza odpuściła i procesu nie będzie. W końcu był to tylko i wyłącznie żart. Dewiza królów, o nich się mówi, prawda? Czyli nie spodziewałeś się tak wielkiego sukcesu z nowej swojej płyty? A czy liczyliśmy na to, że płyta w jakiś sposób no, będzie znana? W ogóle wszystkie płyty Big Cyca osiągały dość duże nakłady. Na początku to było tak, że w latach 90., na przykład 90-91, nie przyznawało się złotych płyt, dlatego że szalało piractwo. I ja podejrzewam, że ta nasza pierwsza płyta miała największy nakład, ale nikt nie jest w stanie tego sprawdzić, dlatego że było mnóstwo pirackich wydań, z którymi my nie mamy nic wspólnego. I po prostu ten rynek nie był uporządkowany. Natomiast w tej chwili istnieją legalne firmy, cała ta sprawa z prawem autorskim jest jakoś uregulowana i przyznawanie złotych płyt ma sens, bo można to policzyć, można to jakoś sprawdzić. I już w zeszłym roku za płytę Golonka, Flaki i inne przysmaki dostaliśmy pierwszą złotą płytę, w tej chwili za płytę Z gitarą się zwierząt drugą złotą płytę, ale w tej chwili sukces tej płyty znacznie przewyższa pozostałe sukcesy, dlatego że właściwie ten bankiet, który się dzisiaj odbywa, to jest trochę taka zaległa balanga, dlatego że płyta, nakład płyty zbliża się do magicznej liczby 250 tysięcy egzemplarzy, czyli niebawem będzie to płyta platynowa i mamy już w tej chwili zaproszenie na festiwal w Katowicach. Festiwal Odjazdy, on będzie się 23 listopada, to jest taki duży, kultowy festiwal w katowickim Spodku, wieńczący erę festiwali w ciągu roku i na tym festiwalu prawdopodobnie zostanie nam przyznana platynowa płyta, bo już w tej chwili, jak mówiłem, nakład dobija do 250 tysięcy, więc będzie okazja jeszcze raz się spotkać. Bardzo się cieszę. Zostawmy może na moment muzykę, powiedz, co robisz w wolnych chwilach, jakie są twoje pasje? Mam kilka pasji, głównie moją takim hobby to jest czytanie kazań księdza Jankowskiego i obieranie ziemniaków. Masz bardzo oryginalne hobby. Dziękuję ci bardzo za rozmowę, było mi bardzo miło cię spotkać. No i do zobaczenia gdzieś kiedyś w Polsce. Dziękuję, cześć. Na koniec chciałem dedykować wszystkim waszym widzom wierszyk. Śpi, dzieci nowa, późna pora dnia, księżyc pięknie świeci, Frankenstein nie lubi dzieci. We'll be right back.
Cóż, zespół Big Cyc teraz prawdopodobnie odbywa trasę koncertową wielką, prestiżową po różnych klubach, sponsorowaną przez różne firmy. A jak wiadomo, sponsorowana to znaczy, że jak przychodzi 30 osób na koncert, to pozostałą kasę dokładają sponsorzy. Co tu dużo ukrywać. Na koniec jeszcze takie jedno wyjaśnienie. Otóż wiele osób pytało nas, dlaczego nie ma tutaj kolejnej bohaterki twórczości Big Cyca, gwiazdy disco polo Szazy. I to nie jest tak, że myśmy jej nie zaprosili. Szaza była zaproszona na imprezę, ale Państwo, mam nadzieję, że to zrozumieją. Szaza ma dzisiaj bardzo ważny, prestiżowy koncert w Kutnie. Kutnie, że Szaza teraz występuje w Kutnie. Niestety nie może być dzisiaj z nami, ale pozdrawia nas serdecznie. A czy jest podejrzenie, że to Szaza zorganizowała tutaj na nas pułapkę i zaraz jej ludzie z widłami gnojnymi przybiegną i nas po prostu zadźgają? Chciałbym się skontaktować z moim adwokatem, psychoanalitykiem i proboszczem. Szosającym. A teraz przed nami główny bohater dzisiejszej imprezy. Wiemy, że nazywa się Makumba. A jak nazywa się naprawdę? Tak naprawdę nazywam się Joel, albo kiedy się ma trudności z wymówieniem Joel, to Pedro może być. To jest moje drugie imię. A jaką rolę spełniasz tutaj na tym bankiecie? Uczestniczący, tak się czuję. Natomiast, że jestem bohaterem, no to jest druga sprawa, ale tak naprawdę się czuję tak jak każdy, kto wchodzi. No. A podoba Ci się tutaj? Bardzo sympatycznie to jest. Można zobaczyć tutaj bardzo miłych ludzi i bardzo fajna atmosfera. No i to jest po prostu no życie. A jak zareagowałeś na propozycję zagrania w teledysku? Śmiało i dobrze zareagowałem, bo traktowano to jako zabawę, tak jak było. Myślę, że z kolei jedna pani mówiła coś o jakiejś odpowiedzialności. Nie traktowałem to jako żadną odpowiedzialność, tylko my cały czas się bawimy. Proszę wezwać pogotowie. No właśnie przyjeżdża. Natomiast moim ulubionym kwiatem, pani redaktor, są buraki cukrowe. Zapewne wstępując tutaj do klubu, do tego wyrafinowanego miejsca we wszechświecie, zauważyła pani stertę buraków cukrowych. Ja mam w swoich kontratach taki punkt, którego proszę, aby zawsze organizatorzy egzekwowali, znaczy przestrzegali, że w promieniu pół kilometra od mojej garderoby musi być taka sterta buraków cukrowych, bo ja wierzę, że w nich kumuluje się taka pozytywna energia, która nasiedla mi komórki takimi jakimiś pozytywnymi falami energetycznymi. I stąd jestem szczęśliwy, że dzisiaj organizatorzy okazali się poważnymi kontrahentami, zapewnili mi tą stertę buraków cukrowych i zachęcam panią do zwiedzania tej sterty po koncercie. Chyba skorzystam. Wasza ulubiona muzyka, no oczywiście poza ukochaną muzyką Szazy. No ja oczywiście jestem zwolennikiem właśnie głównie nurtu takiego reprezentowanego przez Szazę, ale także myślę, że tutaj policja po kogoś przyjechała, mamy jakieś tajemnicze dźwięki. Być może miejscowy Sherlock Holmes dowiedział się, że Paweł Koniokonnak, obłąkany mężczyzna z szaleństwem w oczach, jest już tutaj na terenie. Po prostu już wiedzą, że przyjechał. Zresztą Konio jest często zatrzymywany w Gdańsku, głównie przez policję obyczajową, dlatego że na przykład będąc legitymowany
na ulicy, zamiast dowodu osobistego pokazuje swoje przyrodzenie, no i w ten sposób ma różne takie przygody, więc ja myślę, że to właśnie obyczajówka przyjechała. Wracając do tematu ulubionej muzyki, znaczy, no, moimi, zresztą Big Cyca ulubionymi wykonawcami to są tacy znani punk-rockowi artyści jak Krzysztof Krawczyk, Jerzy Połomski, Irena Santor, Zdzicha Sośnicka, słynna kobieta, która połknęła żyletkę, miała taki duży uśmiech. Tak więc no, to Kunicka, to są te, szczególnie lubię też metalowe wersje piosenek Easy Corna, taki znany czeski szansonista. A teraz niespodzianka. Chciałem powiedzieć o pewnym zjawisku, jakie zaistniało już od 3 lat na niwie Siedlec, województwa siedleckiego. Jest to ewenement na skalę ziemi siedleckiej. A pretekstem do tego jest to, iż ta grupa ostatnio nagrała profesjonalny materiał w jednym z najlepszych studiów muzycznych w Polsce, w Sulejówku. Przede mną zespół Silver Point. No i powiem jeszcze tyle, że przez ostatnie 3 lata grali bardzo mroczną, klimatyczną muzykę, a teraz przeszli w taką bardziej taneczną, spokojniejszą, radośniejszą. Przede mną lider zespołu Tomek Markiewicz, poeta, dziennikarz, wokalista i dziewczyny, które teraz robią choreografię w zespole, tańczą. Gosia Nakonieczna, Ewa Grzeszczak i Jola Jasińska. Tomku, od ciebie zaczniemy. Na czym polega właśnie ta metamorfoza zespołu Silver Point? Sorry. Tomasz Markiewicz stremował się bardzo. Tomku, na czym polega metamorfoza srebrnych punktów? Może zapytamy te kobiece srebrne punkty, jak czują się w zespole i jak odbierają poezję Tomka? No w zespole czujemy się bardzo dobrze, poezję odbieramy również bardzo dobrze. No jeżeli byśmy się źle czuły w zespole, to na pewno nie robiłybyśmy choreografii, nie tańczyłybyśmy. A to, no, to jest nasze życie, można tak powiedzieć. No Tomka poezja jest świetna. Naprawdę sądzę, że powinna wiele osób bardzo zająć, nie tyle zainteresować, ile powinni dużo, dużo tego słuchać, bo na pewno sądzę, że ta poezja może troszeczkę zmienić świat. Ewa? Ja myślę to samo i w ogóle sądzę, że teksty to są wynikiem jakichś wewnętrznych przeżyć Tomka, a nie są tylko takie teksty rzucone na wiatr. Myślę, że każdy powinien tego słuchać i przyjmować to naprawdę do serca. Pięknie. Sądzę, że muzyka jest refleksyjna, uduchowiona. Bardzo lubię słuchać tej muzyki, gdy jestem w jakimś dołku i odlatuję sobie hen-hen daleko i wtedy bardzo miłe nastroje. Tworzy. Pomimo, że tańczycie, jest to naprawdę głęboka muzyka. Tomek, ta metamorfoza Silver Point, z tego mroku wyszliście właśnie na światło dzienne ku radości, pomimo, że teksty są właśnie bardzo głębokie. Znaczy, myśmy grali wcześniej taką muzykę bardzo artystyczną, bardzo specyficzną. Teraz jest to muzyka pop. Na pierwszej naszej kasecie na przykład nagrywali z nami Ania Ortodox z zespołu Kloster Keller, Michał Jelonek z zespołu Ank. No teraz na przykład producentem płyty jest Kay Martin, co zupełnie zmienia postać rzeczy. Także muzyka jest zupełnie inna. Ja myślę, że nie mogę powiedzieć, czy jest lepsza, czy nie. Wtedy graliśmy muzykę taką, jaka wypływała z nas. Teraz gramy muzykę taką, jaka teraz z nas wypływa. Mam nadzieję, że mnie ona się podoba i ja będę szczęśliwy, jeżeli wszystkim ludziom po prostu ona się spodoba. Powiedziałem o was jako o zjawisku, a nagranie płyty w profesjonalnym studiu to jest naprawdę bardzo dużo. Chciałbym przy okazji zaapelować do władz miasta, do ludzi kompetentnych, jeżeli zgłosi się ten człowiek, żeby mu pomóc, bo naprawdę warto. Może właśnie powiesz o tym studiu i o co tam chodzi?
To znaczy, nagraliśmy płytę w studiu, to znaczy nagrywaliśmy w dwóch studiach, może w ten sposób. Nagraliśmy w studiu Secret Sound Studio w Nowym Dworze Mazowieckim oraz w Sulejówku Winicjusza Chrusta i to jest najlepsze studio, jedno z najlepszych studiów nagraniowych w Polsce. Tam między innymi nagrywali Oddział Zamknięty, Lady Punk, Violetta Villas. Realizatorem naszych nagrań był Włodek Kowalczyk, który od 20 lat działa w branży, jest o tyle naprawdę znakomitym realizatorem, że podjął się realizacji płyt na przykład kiedyś zespołu 2+1, Anny Jantar, dziś właśnie realizuje Oddział Zamknięty, zespół Lady Punk. No ja jestem szczęśliwy, że mogliśmy nagrywać płytę w takim dobrym studiu i że mogliśmy uzyskać efekt, jakiego do tej pory jeszcze nie uzyskaliśmy, to znaczy, że rozwijamy się. Za moment usłyszymy jeden z utworów, zrobiony specjalnie dla Państwa, niestety nieprofesjonalnym sprzętem, ale warto obejrzeć. Tomku, może powiesz o swojej przeszłości, bo słyszałem, że wywodzisz się z muzyki warszawskiej, z ludźmi grałeś, śpiewałeś, słyszałem z Metra. Był tam kiedyś Silver Point też. Też była to muzyka taka popowa. No może tutaj coś nam przybliżyć. Czy może w ten sposób, że jeszcze 6 lat temu nagrywałem z Marcinem Kilianem, który właśnie od 2 lat jest znany jako OK Martin. I on miał tych muzyków zawsze, z którymi współpracował. Pierwszy zespół założył z Michałem Grymuzą, który gra z Edytą Górnia, który grał w Metrze. No i on mi zawsze po prostu komponował piosenki, z nim często nagrywałem, w związku z czym miałem możliwość nagrywać z tymi muzykami, czyli którzy nagrywali w Metrze. No, biło się troszeczkę muzyków. Nagrywałem troszeczkę z ludźmi, którzy faktycznie znaczył dzisiaj już na scenie muzycznej. Ale to, jak widzisz, różnie to w życiu bywa. Czasami drogi się rozchodzą. Jest zima, robi się zimniej. Dobrze, to, że robi się zimniej, to my wiemy doskonale. Ja słyszałem od realizatora nagrań właśnie w Sulejówku. Powiedział o twoim wokalu, że możesz zastąpić Andrzeja Załuchę, nieżyjącego już, czyli bardzo wysublimowany głos. Co wy na to powiecie? No sądzę, że Tomek ma rzeczywiście niesamowity głos. Jest w nim nutka tajemniczości, nutka mroczności. No ale pasuje do tej muzyki i jest świetne. No, świetnie nam się układa z nim współpraca. To jest taka... głos nadaje się bardziej do poezji śpiewanej, muzyki aktorskiej, ale... Ja w ogóle absolutnie chciałbym się odżegnać od poezji śpiewanej. Absolutnie. Ja wolałbym natomiast być mnichem takim w kapturze i śpiewać muzykę taką jak Liza Gerard zespół Dead Can Dance nagrała ostatnią płytę. Tu się zdecydowanie ożywiłem, bo to są moje klimaty. Piękna płyta, wspaniała płyta i właśnie chciałbym kiedyś nagrać taką płytę solową. Tego typu jak Liza Gerard nagrała płytę solową z Dead Can Dance'u i to jest niesamowita muzyka churalna, churalna, czyli ja lubię sobie tak poryczeć, tak. I tak mógłbym w kościele sobie w ogóle ryczeć, uwielbiam tego typu muzykę i tak jak mówię, te płyty, to co ja teraz nagrywam, muzyka pop, ja to kocham, naprawdę, bardzo kocham tą muzykę, ale kiedyś zrobię tą płytę, zrobię właśnie taką solową płytę churalną. Churalną, bo wiem, że mam możliwości, naprawdę mogę jeszcze raz zaprezentować. A może bez tego śmiechu i tak dłużej. Jest zimno. Nie wiem, czy się uda. Non vino la camino, non vino la de quier. No la strada, no, no la tierra, no.
niszczysz mnie. Czy to dobrze, czy to źle? Grupa.